I witajcie w kolejnym już drugim odcinku z gry Medieval Dynasty. Dzisiaj będzie sporo fabuły, więc rozsiądźcie się wygodnie i słuchajcie, ale również będzie pierwsze polowanie i wiele ciekawych rzeczy. Zapraszam do oglądania. Tak, czy to się nagrywa? Na pewno to się nagrywa. Wszystko jest oczywiście, skrzynia jest, wszystko. Nikt mnie nie ukradł. Na szczęście. I tak. Tu już dużo drzew ściętych. Ja bym sobie jeszcze może jedno ściął. Tak. Żeby mieć już te kłody. Dwie kłody i ja sobie zostawię może. Ale ja na zająca nie będę polował, chociaż ale padł za jednym strzałem. Ale dostał. No nie miał szans. Nie, weźmy sobie strzałę. On jeszcze żyje? Nie, to chyba inny. Oskrujmy sobie go. Osiemnaście mięsa z takiego. O kurde. Jak mogą ci pomóc? Cześć, to ty jesteś Dobroniega, prawda? Miło cię poznać, jestem Racimir. Zgadza się, ciebie również miło poznać, Racimirze. Co cię do mnie sprowadza? U niego powiedział, że możesz mnie nakarmić. Nie jadłem godnego posiłku od tygodni. To zależy od tego, co dla ciebie znaczy godny. Jednak mogę przygotować ci coś ciepłego i sycącego. Brzmi lepiej niż doskonale. Proszę bardzo, teraz opowiedz mi coś o sobie. Skąd znasz mojego męża? Nie ma zbyt dużo do opowiadania, dopiero co przybyłem do doliny w poszukiwaniu mojego wujka Lordana. Nie spodziewałem się, że poszukiwania zakończą się tak szybko. Ach, tak, to był przyjaciel Niegosta. Teraz sobie przypominam plotki o jego oczach, takich jak twoje. Przykro mi z powodu twojej straty. Nie martw się, nawet go nie pamiętam. Wszystko, co o nim wiem, usłyszałem od matki. Zawsze podziwiała swojego starszego brata, kochała go na zabój, nawet kiedy przestał ich odwiedzać. Wiele osób go uwielbiało, z tego co słyszałam, było w nim coś wyjątkowego. Tak, ciężko dorównać z takim oczekiwaniom, co? Jedyne oczekiwania, które powinny cię obchodzić, to twoje własne. Bądź takim człowiekiem, jakim ty chcesz być, każdy jest kowalem własnego losu. Dziękuję ci, że to mówisz, potrzebowałem to usłyszeć. Ale nie mówmy już dłużej o mnie. Jaka jest twoja historia? Byłam częścią wędrującej grupy trubadurów. Nigdy nie zdołałam nauczyć się gry na żadnym z instrumentów, ale byłam całkiem niezłą śpiewaczką. Nawet nasze podróże sprowadziły nas do doliny, niedługo po śmierci twojego wujka. Wciąż pamiętam pierwszy raz, kiedy zobaczyłam u niego sta. Miał tyle smutku w swoich oczach. Lordan nie był dla niego tylko przyjacielem, był jego częścią. Grupa opuściła dolinę parę dni później. Ja zostałam. Coś w aurze u Niegosta mówiło mi, że to właśnie u jego boku jest moje miejsce. Pewnie zauważyłeś różnicę wieku. W sumie to nie. Co? Insynuuje, że wyglądam staro? Skądże? Że w każdym razie. Wygląda na to, że miłość cię tutaj zatrzymała. To wspaniale. Tak, można tak powiedzieć. Ewentualnie ślepota albo głupota.
Może fakt, że nie znam się na ludziach, cokolwiek brzmi właściwiej. Udawaj, ile chcesz, zakochałaś się mocno w dziadku ze smutnymi oczami i dobrze o tym wiesz. To prawda, czasami wkurza mnie jak nikt inny. Jednak nie potrafię już wyobrazić sobie brania oddechu bez niego. Ale nie będę ci zawracać głowy moimi tkliwościami. Z pewnością masz ciekawsze rzeczy do roboty. Rozmowa z tobą była przyjemnością dobro niego. Każda jej sekunda. Proszę, to niedużo, ale na pewno się przyda na początku drogi. W dzisiejszych czasach wszystko kosztuje. Bardzo to doceniam, ale nie oczekuję jałmużny. Poradzę sobie. Och, przestań. Nie próbuj zgrywać bohatera. Wy mężczyźni. W porządku, w takim razie zrób coś dla mnie. Nie będzie to darowizna, a twoja pierwsza zapłata. Na to mogę się zgodzić. Czego potrzebujesz? Jest pewna rolniczka w wiosce, nazywa się Jarogniewa. Zazwyczaj to ona zaopatruje tawernę w żyto, jednak od pewnego czasu niczego nie dostarczyła. Moje zapasy są już na wyczerpaniu, a zaufaj mi, nie chcesz sobie nawet wyobrazić, co by się stało z tym miejscem, gdyby zabrakło piwa. Zajmę się tym, a kiedy już rozmawiamy o piwie, u niego poprosił mnie o wzięcie po butelce dla nas. Pewnie, proszę. Świetnie, dziękuję. Obiecał, że opowie mi historię o Lordanie. Och, rozumiem. Cóż, w takim razie, haha, dziękuję. Najlepsze, że ona mówiła u mnie goście o starym i że niepotrzebnie za niego wyszła, niepotrzebnie wyszła za mąż za niego, a on sobie wstał z tyłu. O, aż się zmęczył. No tak, porozmawiam od razu z nim, nie będziemy czekać. Racimir. Cześć, u nie goście. Właśnie patrzysz na dumnego posiadacza domu w dolinie, a do tego przychodzę dzierżąc piwa. Zaiste, dobrze wykonana robota, w porządku. Pozwól w takim razie, że zwilżę usta tym bursztynowym dobrodziejstwem i zacznę opowiadać. Znałem Lordana przez 22 lata, zanim odszedł. Był moim najlepszym i najprawdziwszym przyjacielem. Bratem w zasadzie. Pamiętam dzień, w którym się poznaliśmy, jakby to było wczoraj. Miałem wtedy 25 lat i mieszkałem w dużym mieście Jelenberg, w którym się urodziłem. Nienawidziłem tego miejsca, ale był to jedyny dom, jaki kiedykolwiek miałem. Może kiedyś więcej ci o tym opowiem. Byłem jednak zmuszony, żeby sam się sobą zajmować. I tak właśnie robiłem, wykonując jedyny fach, który znałem. Kradzież. Byłeś złodziejem? Zgadza się. I to cholernie dobrym, jeśli mogę dodać. Kradzież kieszonkowa to był mój chleb powszedni. Potrafiłem ukraść kawałek steka prosto z twojego widelca, a ty nawet byś nie zauważył. Niechciwość mną kierowała, a chęć przetrwania. Lecz skłamałbym, mówiąc, że nie sprawiło mi to frajdy. Kradzież to przestępstwo, niezależnie od powodu. Lepiej wysłuchaj mojej historii do końca, zanim zaczniesz mnie oceniać. Przepraszam, kontynuuj. W Jelenbergu odbywał się coroczny festyn, zawsze sprowadzał tłum przejezdnych do miasta. Pewnie możesz sobie wyobrazić, co to oznaczało dla kogoś z mojej branży. Mogłem wyrobić swoją dniówkę zaledwie kilka minut. Podwędziłem kilka monet tu i tam, nieco biżuterii, parę nowych butów. Aż wtedy zobaczyłem szlachcica z trzosem przywiązanym do pasa. Sakwa wręcz błagała mnie o wyzwolenie. Zakradłem się do niego przez tłum, tak samo jak robiłem to tysiące razy wcześniej. Bułka z masłem. Delikatnie chwyciłem za sakwę, kilka sprawnych ruchów i leżała mi grzecznie na dłoni. Jedynie co pozostało, to odwrócić się na pięcie i zniknąć, tak jak zawsze. Lecz nagle trach. Cóż się stało? Dostałem w mordę tak mocno, że myślałem, że to byk mnie kopnął. Byłem w takim szoku, że to, co się stało, dotarło do mnie dopiero, jak upadłem na ziemię. W głowie mi huczało, ledwo widziałem na oczy. I wiesz, jaka była następna rzecz, którą użyłem? Kolejny cios? Ha, ha, ha. Nie, uśmiech, szeroki, promienisty uśmiech na twarzy człowieka o dwóch różnych oczach. To był twój wujek Lordan, ten, którego uznałem za szlachcica. Wyciągnął do mnie rękę i pomógł mi wstać. Czy on sobie nie zdawał sprawy, że właśnie próbowałeś go okraść? Oczywiście, że sobie zdawał. Nie rozumiem. Taki już był Lordan. Widzisz, twój wuj był śmiercionośnie inteligentny. Najmądrzejsza osoba, jaką kiedykolwiek poznałem. Bez wątpienia. Potrafił dostrzegać w naszym otoczeniu to, czego nie widział nikt inny. Przewidywać wydarzenia był zawsze przynajmniej tuzin kroków przed kimkolwiek innym. Więc rzadkie sytuacje, w których ktoś go zaskakiwał, intrygowały go. A ty go właśnie zaskoczyłeś. Dokładnie.
Jak się okazało, pomimo mojej porażki i tak byłem bliżej obrabowania go niż ktokolwiek inny i to mu imponowało. Zatem domyślam się, że przyjąłeś jego zaproszenie, dobrze mówię? A uważasz, że miałem wybór? W tamtej chwili byłem całkowicie przerażony tym człowiekiem. Także poszedłem z nim, zabrał mnie do najdroższej i najbardziej zatłoczonej oberży w mieście. Przypominam, że to był dzień festynu. Samo wejście do środka zdawało się niewykonalne. Ale jemu najwyraźniej to nie przeszkadzało. W ciągu kilku sekund siedzieliśmy już przy stoliku, będąc obsługiwani przez dwie karczmarki naraz. To było nierealne. W głowie jawiło mi się tylko jedno wytłumaczenie. To musi być właściciel tego miejsca. I był nim? Skądże? To była jego pierwsza wizyta w Jelenburgu. To wszystko wydawało się snem, prawdę mówiąc, szczególnie, że nadal kręciło mi się w głowie od uderzenia. Byłem przekonany, że jest ze szlacheckiego rodu. Jego maniery ubrania, sposób w jaki się ruszał i wysłaniał. Aż nagle wyżłopał kufel piwa, jakby się z kimś ścigał. Wydarł usta rękawem i głośno beknął. Zmienił się ze szlachcica w nieokrzesańca. Ot tak. Odtwarzałem sobie później tę sytuację w głowie dziesiątki razy, zanim zrozumiałem, co się stało. To nie był błąd z jego strony, o nie. Żaden przejaw lenistwa czy słabości. On chciał, żebym to zobaczył. Żebym zrozumiał. Co zrozumiał? Że to wszystko było ściemą. Ha, ha, ha. Widzisz, Racimirze, twój wujek był jedyny w swoim rodzaju. Prawdziwym wirtuozem, a jego instrumentem była jego pewność siebie. Co to w ogóle ma znaczyć? Wyobraź sobie zamknięte drzwi, pilnowane przez dwóch uzbrojonych strażników. Pożądasz czegoś, co jest za nimi ukryte. Jakie masz możliwości dostania się do środka? Możesz wejść tam siłą, przekupić pilnujących lub odwrócić ich uwagę i otworzyć zamek wytrychem. A co zrobiłby Lordan? Po prostu idzie z podniesioną wysoko głową i żąda, by otworzono przed nim drzwi. Masz rację, to wszystko brzmi nierealnie, nigdy tego nie wiedziałem o moim wuju. Historia mojej matki była zgoła odmienna. Były, ponieważ obawiam się, że znała ona zupełnie innego Lordana niż ja, niż ktokolwiek w bandzie. Czekaj, banda? Och, drogi Racimirze, jeszcze tylu rzeczy nie wiesz. Nasza historia się tak naprawdę dopiero zaczęła, ale robi się późno. No dalej, nie możesz teraz skończyć. W porządku, powiem ci coś jeszcze. Kiedy wypiliśmy po tym piwie, to wypiliśmy jeszcze po kilka. Potem na stole pojawił się miód pitny, jeśli dobrze pamiętam. Rozmawialiśmy o swojej przyszłości, o swoich marzeniach i przekonaniach. Zaczęliśmy tworzyć jakieś pijackie, absurdalne plany na przyszłość. Cały czas byłem przekonany, że sobie tylko żartujemy. Następna rzecz, jaką pamiętam, była pobudka w jedwabnej pościeli. Zgaduję, że nie była twoja. Żartujesz? Pierwszy raz w życiu dotykałem takich tkanin. Dlatego sufit w komnacie był tak wysoko, że pomieściłby olbrzyma. Myślałem, że nadal śnieją. Wtem do środka weszła służba, byłem gotów brać nogi za pas, jednak zamiast rzucić się na mnie, podali mi śniadanie do łóżka. Naprawdę? Jak to? Coś ty, to wszystko było sprawka Lordana. Nigdy się nie dowiedziałem, jak do tego w końcu doszło. Jak tylko pytałem, to buchał gromkim śmiechem, nawet po latach. W każdym razie tamtego dnia opuściłem Jelenberg razem z nim. Pierwszy raz przekroczyłem granicę murów miasta. I nigdy tam nie wróciłem. To był dzień, w którym zgromadziła się nasza banda, a 3 lata później była nas już piątka. Prawdziwy zespół, rodzina. Nazywaliśmy się Drużyna Przypomnienia. O kurczę, ależ bym chciał tam być razem z wami. To wszystko brzmi niewiarygodnie. Nigdy nie miałem takich przygód jak wy i pewnie nigdy nie będę miał. Spokojnie, chłopcze. Nie zawsze było tak kolorowo i przyjemnie. Ale już opowieść na kiedy indziej. Naprawdę zrobiło się późno, a ty pewnie masz dużo rzeczy do zrobienia. Przyjdź do mnie jutro, to porozmawiamy znowu. Tak zrobię. Dziękuję ci u niego jeszcze za wszystko.